4 Dzień Premiery. 4 Dzień Premiery, wiele lat zbierałem się do nagrania tego albumu, wiele przeciwności stawało mi na drodze. Podejmowałem pracę nad tym już, nie wiem, chyba 6-krotnie. Po drodze robiłem inne mixtape, bo cały czas coś mi nie pasowało. Cały czas nie czułem, że to jest właśnie ta płyta. Ale przez cały czas największe perełki, jakie udało mi się napisać, odkładałem właśnie na ten projekt. I w pewnym momencie po prostu poczułem, że to ten moment. Stanąłem na rozstaju dróg. Byłem po wydaniu solowej płyty, przed wydaniem kolejnej płyty z Solarem. Ale była chwila czasu, więc chciałem zrobić coś jeszcze. Chciałem jeszcze wbić tą szpilę, na którą ewidentnie było miejsce na rynku, na scenie i po prostu wszędzie. Sprawdziłem moje najlepsze kawałki i okazało się, że mam ponad połowę płyty gotową. Nagrałem je od nowa, ogarnąłem remiksy, okazało się, że jest to właśnie to. Więc jakby na fali tego, na impulsie zrobiłem kolejne. Oczywiście zostały jakieś odrzuty, które albo się nie ukażą, albo się ukażą. I co? I udało się, no i dotarliśmy do momentu, w którym trzymam płytę w rękach i jaram się po prostu jak małe dziecko. O to w tym wszystkim chodzi. Po prostu latami pracujemy na jedną chwilę satysfakcji, która jest bardzo krótka, ale właśnie nadeszła. Ale oczywiście nie spoczywamy na laurach, czy tylko czekać i śledzić nasze ruchy. Ja jestem Mafia. Mówiliśmy, dziwki. No jest to pierwsze tak duże wydawnictwo nasze jako labelu. Preorder poszedł. No bardzo dobrze, nie ma za dużo gadać. No, przedaliśmy prawie 3000 płyt, także można powiedzieć, że wjechaliśmy z grubej rury. Tylko z optymizmem patrzymy na kolejne działania i dziękujemy Wam bardzo za wsparcie. Kupujemy 10 naszych płytek, które rozdamy 10 pierwszym osobom na naszym spotkaniu, które już o 18 pod patyką. Solar płaci za te płyty, to mój prawdziwy fan. Pięć płytek już rozdanych, teraz idziemy do ekipy, która czeka na nas dalej. Zobaczymy, ile zebrało się osób, ale rozdawania są całkiem pozytywne. Nie wiadomo, czy nie zostaniemy uznani za nielegalne zgromadzenie, czy w kajdankach nie wyjdziemy z tego spotkania. Jak to mówił legendarny trener piłkarski Henryk Kasperczak, rokowania są pozytywne. Proszę pana, my idziemy kręcić teledysk. O, Rudzielec. Siema. Siema. Co tam panowie? Siema, Sora. Siema, no. Trochę wcześniej. Siema. 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 Hello. Dobra, którzy tu byli pierwsi? Jasne, siema. Cześć. Siema. Co tam prawie? Siema. I ten solo. Zamazujący. Ocena spotkania w skali 1 do 10?
oczywiście 10. Dobra, to później. Później. Weź wcześniej z zakładką pójść, żeby tam się żel, wiesz, tak wie, gdzie jest. A ten, po prostu, bo ten, nie rób takiej sprawy. Lepszy od tupaka jest. Jak? Już? No wszystko. No wszystko? Wszystko. Kurwa, myślę, że mi dacie te, jakąś trylogię, kurwa. No jest trylogia. No, mówisz stop, no? Chłopcze, zamknij mordę, jest trzy. Coś do naszych fanów może chciałbyś powiedzieć? Zawsze jest szansa na to, żeby ich zagarnąć. Żeby ich zagarnąć? Kurwa, kupujcie polskie rap płyty, a najlepiej nasze. Essa.